Witajcie, drogie światłusy. Nadszedł długo wyczekiwany przez Was moment. Dobrze z nas też. Dzisiaj mamy odcinek pytań i odpowiedzi, czyli Q&A. Okej, zebraliśmy sobie pytania, które zadawaliście w komentarzach pod filmami, te, które dostaliśmy na maila, też pytania na Instagramie się pojawiły. No i chcielibyśmy odpowiedzieć na te pytania, nie na wszystkie niestety, ponieważ niektóre są bardzo rozbudowane i tak jak wspominaliśmy wcześniej, no, potrzeba do nich osobnych odcinków. Więc... Tak, tak. No bez sensu, żebyśmy tutaj jeden za nim odpowiedzieli, skoro temat wymaga zdecydowanie większego rozszerzenia, no nie? Tak. No dobra, no to zaczynamy. Kto będzie czytał pytanie? Ja mogę czytać. No to czytaj. A gdzie masz to pytanie? No tutaj, na monitorze. Że tak, że Rafał pyta, tak? Tak. Rafał pyta, czy to prawda, że niektóre małżeństwa wśród świadków Jehowy świadomie rezygnują z posiadania dzieci? Się poczułam, jakbym czytała werset w omawianiu strażnicy. Czy to prawda? Prawda. Tak, to jest prawda. Nie mówię oczywiście, że to jest reguła i że wszystkie małżeństwa tak robią. Jednak sami znamy osobiście kilka, które taki powód podawały. Oczywiście my nie wynikaliśmy, czy to jest prawda, czy tam są jakieś kwestie zdrowotne, ale tak oficjalnie sami mówili, że... Że odkładają posiadanie dzieci na czasy po Armagedonie, bo wychowywanie dzieci w tym świecie, jak to się mówi, w czasie końca, tak, końca tego systemu rzeczy jest niezwykle trudne i będzie łatwiej po Armagedonie. Niestety, no nie do końca jest też jasne, czy będzie można po Armagedonie mieć czy dzieci. Czy będziesz tego samego małżonka miał też, to nie jest wyjaśnione w strażnicy. Może w ogóle nie będzie, znaczy my sobie gadamy, nie będzie. W ogóle gadamy jak świadkowie, tak jakby ten Armagedon faktycznie miał przyjść. No. Właśnie, no ale pomijając to, po prostu odkładają świadomie. Znamy pary, które po latach przebudziły się i stwierdziły, że no trochę jest za późno na posiadanie dzieci. Tak, to jest przykre, nie? No już czasu się nie da cofnąć i niestety no, z takich powodów właśnie religijnych niektórzy zrezygnowali z posiadania dzieci. Być może kiedyś szerzej jeszcze o tym porozmawiam. Mhm. Dobra, Adam pyta. Chrystus zapowiedział, że gdy odejdzie z tego świata, jego prawdziwi uczniowie będą praktykować post. Jak u świadków Jehowy wygląda praktyka postu? To jest część pierwsza pytania. Tak. No nie wiem. Nie wiem. U nas w ogóle nigdy nie było nic mówione na temat postu i nawet tak ze strasznie nic nie kojarzę. Przyznam szczerze, nie chcę mi się trochę teraz szukać jakiegoś materiału. Tak, ale generalnie nigdy się nie spotkałem z tym, żeby świadkowie mieli Może prawdopodobnie pościć. Jest gdzieś wyjaśnione, dlaczego nie poszczą, bo coś tam, ale... Ale generalnie nie poszczą. Dobra, a druga część pytania. Słyszałem również, że u świadków Jehowy zniechęca się młodych ludzi do podejmowania studiów. Czy to prawda? No, to prawda. Bardzo prawda. Tak, i to jest takie jedno z pytań, na które szerzej odpowiemy w przyszłości. Ale warto może wspomnieć krótko o tym, że tak, znamy w ogóle sytuacje związane z tym, że ktoś nie poszedł na studia ze względu na... Albo zrezygnował. Tak, albo zrezygnował i ty, Sara, też zrezygnowałaś ze studiów, dlatego że ja kiedy byłem w zborze i miałem przywilej, byłem sługą pomocniczym, to starsi zboru musieli rozważyć moje kwalifikacje. Nie, znowu powiedzą, że kłamią, bo przecież zaszłam w ciąży, nie? I oni wiedzą lepiej. Tak, tak, zaszłaś w ciąży. Generalnie ze mną starsi rozmawiali. Z tobą zeszłam w ciąży, tak. Generalnie ze mną starsi rozmawiali i musieli omówić to, czy ja nadaję się do tego, żeby mieć taki przywilej bycia sługą pomocniczym, czyli takim wikarym chyba, nie wiem, może tak w uproszczeniu dla wielu. Ponieważ studiowanie nie jest zalecane, nie jest... Dobrze widziane. Dobrze widziane. I wtedy ty nie jesteś przykładny. No nie zawsze stracisz przywilej za to, że studiujesz, że albo ktoś z twojej rodziny studiuje, być może współmałżonek, być może dzieci. Natomiast troszkę to się będzie różniło od miejsca. Tak, tak, bo mamy koleżankę z Krakowa, czyli takie miasto... studenckie typowo i tam to jest nawet właśnie zupełnie na odwrót, tam by można było wyliczyć, tam jest norma, że się chodzi na studia, to nie studiuje, tak, a u nas na przykład, o, twoja córka idzie na studia,
Biedna musi być w strasznym złym stanie duchowym. Jak ona sobie tam poradzi? Przecież w akademiku ją zgwałcą na pewno. No. Znaczy akademik to w ogóle nawet i tam nie wchodzi w grę. To mówię, wyższe wykształcenie, dłuższy temat, ogólnie Świadkowie Jehowy, a szkoła, taka broszura była kiedyś, myślę, że poruszymy to bardziej. Dobra. Anna pyta, jak świadkowie zapatrują się na antykoncepcję? To ja może powiem. Zaraz się znasz bardziej. Nie, generalnie nikt nie wnika w to, jaką antykoncepcję stosujesz, byleby to nie była taka antykoncepcja polegająca na przerwaniu już zarodka, czyli... Przerwaniu ciąży, no nie? Ale czy to będą prezerwatywy, czy jakaś hormonalna antykoncepcja, czy kalendarzyk małżeński, nikt to nie wnika za bardzo. Tak, no nie jest... Tak jak nie, w kościele katolickim. W ogóle tego się nie porusza i nawet siostry normalnie chodziły sobie z plasterkami na widoku. Nie było problemu. Chyba większym właśnie problemem by było... Jakbyś nie miała męża. Nie. I tak się zdarzało w ogóle. Jakieś tak? było wielkie poruszenie, że na przykład jakaś młoda siostra nosi plasterek i wszyscy wiedzą, po co ten plasterek jest. No może na cerę. No, może na cerę, ale ja pamiętam takie... No ja nie. Takie znaczy, nie, dyskusje. Myślę, że większym problemem niż sama antykoncepcja jest to na właśnie posiadanie dzieci. Tak poprzednie pytanie, nie? Że zabezpieczacie się dobrze, czyli dbacie o to, żeby tutaj dzieci nie sprowadzać przed Armagedonem, tylko chcecie głosić, więc to jest okej. Okay. A propos dzieci. Może nagralibyście filmik, co dokładnie skłoniło was do odejścia, z jakimi tezami świadków nie zgadzaliście się? Tak, nagramy filmik na ten temat, ale to będzie dłuższy filmik. Tak, no nie chcemy tego spłycać, bo potem zaraz będą komentarze hejterskie. Nie, nieprawda, tak nie było. No nie, znaczy to generalnie ma być nasza historia i ją opowiemy, bo ma wzloty i upadki. Mhm. Z jednej strony może być trochę nudna, bo zahacza o pewne rzeczy, które są związane z doktrynami, przynajmniej w moim przypadku. W moim nie. Tak, u Sary troszkę inaczej było. Moja będzie część ciekawsza. Nie to, że moja, ale nie będzie ciekawa. No. Oczywiście. Przecież to są bardzo wierzący ludzie, których takie tematy interesują. Ale no, nagramy, zrobimy to. Mam nadzieję, że uda się to zrobić nawet w tym tygodniu. Taki postaramy się. Taki mamy plan. Dobra. Aleksandra K. pisze, pyta. A może opowiecie coś dla ludzi, którzy nie mieli do czynienia ze świadkami Jehowy? W jakim wieku najczęściej dzieci świadków Jehowy biorą chrzest? Chyba nie ma statystyk na ten temat, żebyśmy byli miarodajni. Tak. Ja na przykład przyjąłem chrzest, kiedy miałem 14 lat. Ja miałam, nie miałam 16 skończone, miałam 15,5. Tak. Natomiast w naszym zborze były osoby, które przyjmowały chrzest w wieku 10 lat. Były osoby, które przyjmowały w wieku 13, 12, 17. Ale raczej to było... Raczej przed 18 na pewno. Tak. I tak się nawet przyjął, że zauważyłam, że jak ktoś ma takiego nastolatka w domu i on tam ma już powiedzmy 14-15 lat i właśnie nie podejmuje żadnych kroków do sztu, to zaczyna coś być... Coś jest niepodejrzanego. Coś jest podejrzanego, no. Bo rzadko się zdarzało, żeby takie dziecko po 18 roku życia przyjmowało chrzest. Zdarzają się takie sytuacje, ale rzadziej, no nie? Tak, i niestety coraz częściej jest tak, że nawet przed 10 rokiem życia dzieci biorą chrzest. Kompletnie nie do ogarnięcia, moim zdaniem. No przecież dzieci są dojrzałe wtedy. Tak, tak, tak. Tu możemy zostawić taki ten link, zobacz film przez dzieci. Nie? Tak, dobra. Czy ktoś do tego zachęca, do tego chrztu? No oczywiście, no przede wszystkim tak. Rodzice, zbór, rodzice, strażnica, zbór. Jest cała propaganda, są materiały na JW Broadcasting odpowiednie, że jak najszybciej, najlepiej, bo przecież na co czekać, Armagedon zaraz, nie? No właśnie. Czy jak będziesz... Takie są zachęty, no bo jak cię zastanie, a ty jeszcze nie będziesz po chrzcie, dlaczego zwlekać z tą decyzją? W ogóle porównujesz się jako dziecko z osobami, które w młodym wieku przyjęły chrzest. Czytasz w strażnicy o kimś, kto miał 10 lat i już przyjął chrzest, a ty masz 12. Ty mówisz o tym, że w strażnicy czytasz, ale to często jest tak, że masz na przykład jakiegoś swojego tego kumpla w zborze, czy koleżankę bliską i też się porównujecie. I też jest tak, że dobra, ona jest już głosicielką, albo on już został ochrzczony. No to ja też, nie? I tak wiele osób mówiło, że wziąłem chrzest na przykład, bo mój najlepszy przyjaciel wziął chrzest. Ale wiecie, w wieku, jak się ma te 13-14 lat, to taka motywacja to jest
To jest duża, duża motywacja, a nie ma co mówić, że takie dziecko jest niedojrzałe. No, dla niego to miało znaczenie, że jego najlepszy kumpel wziął chrzest. A poza tym jako dziecko nie widzisz innej drogi. Musisz się ochrzcić, więc im szybciej to zrobisz, tym lepiej, bo będziesz jakby troszkę bardziej doceniony w zborze. Więc tak. Dobra. Ile po wstąpieniu do organizacji nagabują na chrzest i czy nagabują, czy to sprawa indywidualna i nie mieszają się w to? To znaczy, tak, nie wstępujesz do organizacji, jak nie masz tego chrztu. No chyba, że jesteś wychowanym dzieckiem, więc jakby... Tak, ale w skrócie, jeżeli tak, nie jesteś w rodzinie takiej wychowywany, to droga jest taka, że zaczyna się z tobą studium Biblii, studium Biblii, studium książki, która jest oparta na Biblii, i na podstawie takiego studium się ciebie przygotowuje do tego, żeby zostać tak, ochrzczonym. Może taką drogę, jak to wygląda, zrobimy kiedyś? Tak. Natomiast różnie to wygląda, zależy od tego, jak szybko chcesz studiować. Niektórych to zajmuje 3 miesiące, niektórym pół roku, niektórym 2 lata. Różnie. Natomiast zanim przyjmiesz chrzest, i to będzie odpowiedź na to kolejne pytanie, czy osoba nieochrzczona może głosić, od Aleksandry, możesz zostać nieochrzczonym głosicielem, a w zasadzie musisz zostać, tak, to jest tak, taki musisz. Pierwszy krok. Jest taki test 10 pytań, które tobie się zadaje, które mają zbadać, czy ty swoje życie dostosowałeś do wymagań organizacji Jehowy, że już możesz reprezentować świadków Jehowy w głoszeniu od domu do domu. I wtedy możesz głosić wcześniej. Nawet musisz. Nawet nie? Tak, nawet musisz. Z tych kroków. I przed chrztem najczęściej takim warunkiem tego, żebyś w ogóle został dopuszczony do chrztu, to musisz głosić odpowiednią liczbę godzin, bo to jakby jest wyznacznikiem tego, czy ty jesteś dojrzały duchowo. Najczęściej jest to około 10 godzin. Tak się przyjmuje, że to średnia zboru wyznacza tą liczbę. Jeżeli na przykład zborze średnia wynosi 10 godzin, to ty musisz więcej głosić. Dobra. A teraz Paul Z. pyta, to ciekawe pytanie jest, czy nic wam nie grozi fizycznie ze strony Świadków Jehowy z powodu waszej działalności na YouTube? No czy nie jesteśmy, nie możemy powiedzieć, że nic, bo nie wiemy. Nie wiemy. Generalnie świadkowie się nie posuną do takich... Znaczy raczej są ogólnie pokojowi i nie angażują się w jakieś takie konflikty. Chociaż natomiast... ja troszkę się obawiam tego, bo niestety to też zależy od poziomu danego świadka. Czyli jeśli będzie jakiś, nazwijmy to, nawiedzony i uzna, że obrażamy Jehowę, no ja troszkę się boję mimo wszystko. Tak, albo ktoś na przykład może być nie do końca zdrowy psychicznie, być wśród świadków, różnie to interpretować. No i może do czegoś dojść, tak? Generalnie to, co robimy, jest mocno kontrowersyjne w kręgach świadków i jesteśmy uważani za zło, które trzeba zwalczać. W ogóle tak ciekawy... wygląda twarz najgorszej osoby w powiecie. Serio. On nie. Co ciekawe, o Edwinie tak nie mówią, nie piszą, nie myślą, a to jestem tym największym złem. No dobra, no bo ja dopiero swoją opinię wyrabiam. Natomiast zresztą ciekawa rzecz, ostatnio czytałem o zgromadzeniach, w których... Na ostatnich zgromadzeniach padały takie zdania w przemówieniach, że odstępcy w domyśle to jest problem, którego trzeba się pozbyć, tak. Trzeba to rozwiązać, więc różnie mogą zinterpretować takie hasła ci, którzy słuchają programu. A być może sobie przypominasz tą sytuację, gdzie podczas jednej manifestacji ktoś próbował rozjechać manifestujących pod... Tak, znaczy, no generalnie w stosunku do odstępców, do nas jako grupy, na zebraniach, na zgromadzenie Świadków Jehowy jest stosowana ta głośna teraz mowa nienawiści. I naprawdę jak komuś coś odwali, może być różnie, a to o nas mówią, że my szkalujemy, jesteśmy tacy okropni, nie? Przecież tak zachęcamy do tego, żebyście krzywdę robili świadkom. Znaczy nie zachęcamy, w żadnym wypadku. No. Dobra. Czy Świadek Jehowy może w tłusty czwartek zjeść pączki lub faworki? Pyta Shoutout Mapes? Mapes? No, tak pyta. To jest fajne pytanie. Fajne pytanie, bardzo mi się podoba. Więc myślę, że to zależy od jego sumienia. No. Ale ja bym nie jadła. Ale i tak, i moje sumienie również nie pozwalało mi zjeść pączka w tłusty czwartek. I na przykład zdarzyło się... Ale może zjeść w każdy dzień tygodnia. Tak.
Znaczy, i nie ważne, że bączki w tłusty czwartek będą najlepsze. Najlepsze. Polecam. Odkąd... I wejdziesz do jakiegoś sklepu, do piekarni i widzisz te pączki, one tak pięknie pachną. Tak. I na przykład się zapomniałeś i kupiłeś i zjesz. I potem, tłusty czwartek, dlaczego ty jesz tego pączka? Wyrzuty sumienia. Zdarzyło się kiedyś tak, że zjadłeś? Nie wiedząc, że jest tłusty czwartek? Tak. Tak? Albo na przykład chyba. Jak... Chyba mnie ktoś poczęstował, pamiętam, u cioci byłam, robiła domowe pączki z powidłami i... To wyrzuty sumienia są okropne. No, wyrzuty są, ale nie oparłam tym pączkom. Ale co ciekawe, znamy wielu świadków, którzy udają, że nie wiedzą, że to tłusty czwartek, albo że to danie zostało zrobione także, no, żeby na po prostu... Wielkanoc, czy z innej okazji i wtedy im to nie przeszkadza. Ale generalnie raczej się z tym nie afiszować, bo przecież możesz kogoś zgorszyć. Mhm. Chociaż to ciekawe, w tym okresie karnawałowym, nie w sam tłusty czwartek, ale w tym samym okresie, wielu świadków robi faworki, nie? Więc to jest takie... To jest kwestia sumienia, ale po prostu nie gadam. Dobra, następne pytanie czytaj. Od Pauliny. Paulina Paulisia pyta. Dlaczego nie obchodzą urodzin? PS. Dalej wyglądacie jak Jehowi, ale już nie jesteście. Wyglądamy jak Jehowi? Ciekawe, po czym to rozpoznajesz. Ale pytanie, dlaczego nie obchodzą urodzin? Świadkowie Jehowy mają bardzo proste wytłumaczenie. Tak. Ponieważ Biblia przedstawia urodziny w tym świetle. No. Są dwie sytuacje w Biblii opisane, że urodzin i na tych urodzinach... Coś złego się stało, zginęły osoby. W dwóch, tak. Więc to jest złe wydarzenie i tego nie należy obchodzić. Co ciekawe, w złym świetle przedstawiano też psy, ale jakoś znajomym świadkom nie przeszkadza to posiadania czworonogów. Podobnie jak to, że jak Hiobowi urodziły się te dzieci nowe i było tam, jest taki werset, że świętował ich dzień. Ciekawe, jaki dzień ich świętował, bo tak mi się wydaje, że to mogły być urodziny, ale no, ale widać nie. Ale świadkom wystarczy to tłumaczenie i generalnie jako świadek nie spotkałem się. Chyba jeszcze tłumaczą to w jakiś sposób. No nie, no to jest chwałę sobie A właśnie, tak, że to jest dzień urodzin, to przypisujesz sobie chwałę, więc nie możesz... Bo Jehowa jest takim biednym Bogiem, że po prostu cokolwiek zrobisz, to ograbiasz go z chwały. Dobra, mamy małą przerwę. No i dobra, to mamy kolejne pytanie, ale nie mam napisane od kogo. Chyba z maila to było. Jak świadkowie Jehowy zapatrują się na hobby? Czy wiadomo, że pewnych hobby nie mogą robić, jeśli to jest sprzeczne z zasadami bożymi, czyli na przykład trenowanie zasadami bożymi według świadków. Nie wiem, trenowanie sztuk walki, tak. Albo nie wiem, interesowanie się jakimiś, nie wiem, filmami demonicznymi, magią, Harry Potterem czy czymś. Ogólnie niby możesz to hobby mieć, ale w praktyce... Hobby powinno zajmować odpowiednie miejsce w twoim życiu, nie może zajmować zbyt dużo czasu, bo ten czas, który musisz wykorzystać, jest potrzebny na głoszenie. Na przykład jak kiedyś jeden starszy ze mną rozmawiał na temat hobby, bo jeździliśmy sobie raz w tygodniu pograć w piłkę, to on mi sugerował, jakiś artykuł ze Strażnicy dawał, żebym sobie to przemyślał, że takie hobby nie powinno zabierać jednego weekendu w tygodniu, bo to jest za dużo już. Mm-hmm. Znaczy jednego wieczora w tygodniu. To jest za dużo. No, więc w praktyce powiem wam szczerze, że te osoby, które ja znam, bym ciężko powiedzieć, żeby ktoś miał takie prawdziwe hobby. No niektórzy się interesowali fotografią, no ale to zdjęcia możesz robić na sali, nie? Niektórzy się interesowali jakimiś podróżami, wyjazdami w góry. No ale no to też to jedziesz na przykład raz na 3 miesiące, na weekend, nie? Ale takie, rzadziej. Ale tak, generalnie ale żeby to było takie hobby, bardzo które, ograniczone być. Nie wiem, tak jak ja na przykład bloga sobie piszę i to piszę prawie codziennie, albo coś robię, albo ktoś inny, nie wiem, rysuje coś. Nie, to bym taki... Albo, nie wiem, ktoś tańczy w ogóle. No tańczyć też nie bardzo, no bo przecież to są kwestie cielesne jeszcze, nie wiem, to będą jakieś gorszące tańce. No generalnie nie bardzo tak, no. Znaczy nie ma nic przeciwko, ale to ma zajmować odpowiednie miejsce, czyli gdzieś tam za tobą z tyłu. No. Bo najważniejsze są sprawy królestwa, czyli głoszenie. I tyle. Tati M pyta właśnie jak to jest z tą transfuzją krwi
i dlaczego oraz czy świadkowie są sektą lub mają sekciarskie metody. Okej. Okay. Jak to jest z transfuzją krwi? Świadkowie Jehowy nie mogą przyjmować transfuzji krwi, jednocześnie nie mogą też krwi oddawać. I spożywać. Czyli kaszanki nie wolno jeść. Tak. Tłumaczą to tam jakimiś fragmentami z Biblii. Poruszymy ten temat szerzej. Natomiast generalnie to jest zakazane całkowicie, za to można zostać wykluczonym ze zboru. Czyli ty, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że lekarze mówią ci, musisz przyjąć krew, bo umrzesz i ty się na to świadomie zgodzisz, to dla świadków jest to równoznaczne z odłączeniem się od zboru. Czyli stajesz się w pewnym sensie odstępcą. Tak, no oni tam mówią o jakichś alternatywnych metodach. No, ale to jest dłuższy temat. Tak, bo znaczy trochę skomplikowany. Kwestią sumienia są frakcje krwi, które świadkowie na przykład mogą zastosować albo jakieś metody leczenia z użyciem frakcji krwi, które pozostają do kwestii sumienia. Czyli ty możesz osobiście zdecydować, czy przyjąć jakąś frakcję lub nie, ale świadkowie nie mogą przyjąć krwi pełnej ani żadnego z podstawowych składników krwi. Czyli krwinek czerwonych, białych, osocza, płytek krwi. To jest całkowicie zabronione. A druga część pytania, dlaczego, czy świadkowie są sektą lub mają sekciarskie metody? Trudne generalnie pytanie, żeby tak wprost odpowiedzieć, ponieważ Świadkowie Jehowy są zarejestrowanym związkiem w Polsce. I trochę prawo, polityka tutaj zabrania tak mówić, to jest sekta i tak dalej. Natomiast Świadkowie powiedzą na pewno, że nie są sektą, bo sekta się ukrywa, a oni mówią wszystko wprost i nie mają swojego jedynego przywódcy. Tak, a to jest najciekawsza rzecz. Bo jako świadek to tobieś... Na przykład ty jesteś uczony tego, jak rozmawiać z ludźmi, którzy na przykład zarzucą tobie, wy to jesteście sektą. I ty masz gotową odpowiedź na to, co powiedzieć. Czyli ktoś nam na przykład mówił, że wy jesteście sektą, a ty masz odpowiedź taką, że my nie jesteśmy sektą, ponieważ my nie mamy jednego przywódcy, guru. A sekta ma jednego guru, za którym wszyscy idą. I wtedy świadkowie tu przywołują często, że na przykład Kościół katolicki ma papieża, który jest takim przywódcą, a głową Świadków Jehowy jest Jezus Chrystus. Więc to nie jest sekta. No nie? I to ukrywanie. To są takie jakby takie zasłony dymne. Natomiast... Ja tu chciałam polecić wam materiał. Może wam zostawimy w linku. To jest biuletyn Dominikanów. Czy jesteś w grupie destrukcyjnej? O tak, to wrzucimy. Tak, ja po przeczytaniu tego się ocknęłam tak naprawdę. Pewnie powiemy więcej, ale tak, więc... Tak, natomiast warto wspomnieć, że jeśli chodzi o sekty, to nie tylko te czynniki będą kwalifikowały jakąś grupę jako sektę. Będzie tam szereg różnych czynników, które na to wpływają, jak kontrola myśli, kontrola uczuć i tak dalej. I nie wymieniając nazwy i nie mówiąc wprost, że świadkowie są sektą, bardzo wiele rzeczy można dopasować do tego, w jaki sposób działają Świadkowie Jehowy. Choćby to, że mają własny język, którym się posługują, taką nową mowę. To też jest jedna z cech sekt. Polecamy... Kontrola myśli. To, że jak na przykład ktoś odejdzie z tego, to nie możesz mieć kontaktu z tą osobą. Tak, kontrola informacji, nie możesz czytać materiałów, które są spoza tej grupy, tylko możesz czytać to, co autoryzuje strażnica. Strażnica. Więc jakby my przez całe życie nie mogliśmy czytać takich materiałów, oglądać takich filmików jak ten, bo to było zakazane. Za oglądanie takich materiałów możesz nawet zostać wykluczonym. Zaczytanie takich rzeczy i rozmawianie w ogóle z innymi na taki temat, to możesz zostać wykluczony po prostu. Więc ty się boisz wykluczenia, a o tym już wam opowiadaliśmy. Więc jakby wiele rzeczy przemawia za tym, że świadkowie są sektą. Socjologowie i religioznawcy kwalifikują ich również jako w tej grupie. Więc
Myślę, że szerzej też omówimy to, bo to jest naprawdę ciekawe i warto w ogóle w tym temacie uświadamiać ludzi, uświadamiać światusów, z jakimi zagrożeniami wiąże się przebywanie w takiej grupie, wstąpienie do takiej grupy, ale taki nasz plan jest na początku, żebyście trochę poznali, jak wygląda ta organizacja. To czytamy? Tak, dobra. Barbara J. pyta. Mam jeszcze jedno pytanie. Jeśli świadek Jehowy zapytał, gdzie jest prawda, czyli została zasiana wątpliwość, to jest duża nadzieja na przebudzenie? Okej, dobra. Jeżeli zapytał, no generalnie wielu, którzy nie są już świadkami, to na początku pojawiły się jakieś wątpliwości u tych osób. Że trudno powiedzieć tak naprawdę, czy ta osoba się wybudzi, tak, ale czy nie. To jest tak, jak u kogoś się pojawiają jakieś wątpliwości, to jakby jest to pierwszy krok, który ktoś już zrobił. Natomiast myślę, że wszyscy, którzy są byłymi świadkami Jehowy, to byli na tym etapie. Mhm. Natomiast nie wszyscy, którzy byli na tym etapie, są byłymi świadkami Jehowy. Bo wielu takie wątpliwości no, musi wyrzucić. Ja pamiętam na przykład, kiedy miałem taką rozmowę ze starszym jednym. Starsi przyszli, wtedy mnie zachęcali, dali artykuł, w którym który sobie powinienem przeanalizować. I ten artykuł był, czy wątpliwości są złe, coś w tym stylu. I generalnie artykuł skłaniał do tego, że wątpliwości to jest dobra rzecz, ponieważ wtedy badasz swoją wiarę, ale odpowiedzi masz szukać w strażnicy, nigdzie indziej. A strażnica jakby te wątpliwości wykorzenia, bo przecież nie możesz mieć wątpliwości, bo to jest jedyna słuszna prawda. Więc bardzo wiele osób na tym etapie po prostu zakończy swoją drogę z odkrywaniem prawdy o świadkach Jehowy. Dobra, to pogrzebie, tak? Dobra, to takie małe bardzo tutaj się nam zrobiło. Opowiedzcie proszę kiedyś, jak wygląda pogrzeb, żegnanie zmarłych świadków, czy jest specjalna uroczystość, czy chowa się ciało, czy można podać kremacji, czy kobieta... To jest trochę inne. Aha, dobra, okej. Okay. Czyli tak, myślę, że o pogrzebie zrobimy taki dłuższy materiał. Tak, myślę, że w tym nawet październiku jeszcze zrobimy, nie? Tak, no tuż przed tym świętem zmarłych, myślę, że ten temat... Taki real-time marketing. Tak, ten temat będzie troszeczkę na czasie, będzie trochę interesował ludzi. Ale generalnie to jest tak, ja troszeczkę odpisałem w tym komentarzu, że przynajmniej w naszym mieście było tak, że przemówienie było na kaplicy, w kaplicy cmentarnej. Można skremować ciało. Niektórzy się na to decydują, niektórzy nie. Najczęściej ze względów finansowych po prostu. Przemówienie jest na kaplicy cmentarnej. Nie wiem, chyba chodziło o jakieś przepisy prawne. Ale to zależy chyba też od kraju, tak, bo czytałam, że... Na niektórych krajach na sali królestwa się odbywa takie przemówienie. Co jeszcze? Czy specjalna ceremonia, uroczystość? To generalnie to się wiele nie różni, bo ponieważ to przemówienie wygłasza starszy zboru, który jest do tego jakby... Taki dyżur pełni, że on będzie takie przemówienie wygłaszał, jest tam nie wiem, dwóch czy trzech, którzy tym się zajmą, jeżeli nagle wyjdzie taka potrzeba, ktoś umrze. Generalnie to przemówienie to tak naprawdę jest kolejny przykład propagandy, bo chodzi o to, żeby tym przemówieniem zachęcić jakieś osoby, które przybędą do uwierzenia we wspaniałą obietnicę zmartwychwstania i być może zostanie kiedyś świadkiem, bo być może się ktoś zainteresuje. Co do uroczystości, to... Poza tym przemówieniem, u nas w Polsce przynajmniej... Ewentualnie rodzina jakąś stypę może urządzić, ale to są... Ale to już są prywatne sprawy, a to po prostu ciało jest schowane do grobu i wtedy często śpiewają pieśni. Tak. I tyle, i potem standardowo kładzie się kwiaty, jakieś wiązanki. Tak, na pewno nie ma krzyża, tak. Nie ma księdza. Zniczy. Zniczy. I... Tyle. A szerzej to o tym jeszcze powiem. A kolejna część tego pytania
czy kobieta świadek Jehowy może rodzić dziecko w zwykłym publicznym szpitalu, czy jest to zabronione, żeby jej tam nikt obcy nie zaglądał. Nie. Znaczy, ja rodziłam 2 razy w zwykłym publicznym szpitalu. I ktoś obcy jej tam zaglądał. Nie. A coś więcej nawet... Co? Coś więcej musiał tam dotknąć nawet, no nie? Tak to wygląda przy porodzie. Nie, normalnie chodzą. Ale byłem i pilnowałem. Normalnie się chodzi do lekarza, nie ma tak, że trzeba na przykład do kobiety, ginekologa, każdy sobie sam wybiera i robi jak chce, no nie? Czy niektórzy, wiem, że niektórzy rodzili prywatnie, ale to była po prostu kwestia wyboru szpitala na przykład, bo chcieli mieć, nie wiem, jakieś lepsze warunki. Więc jak najbardziej normalnie, w ogóle wszyscy świadkowie chodzą normalnie do lekarza i tutaj w ogóle nie analizują tego, czy to coś można, czy nie można. Chociaż może niektórzy analizują. No ja z tych, co znam, to nie. No okej. Okay. No dobra, i w ogóle wracamy do tego... A nie, to jeszcze za chwilę. Mamy tutaj kolejne pytanie od Arlety. Czy wykluczenie z organizacji jest odwracalne? Jak można wrócić? No jest odwracalne, tak, jak najbardziej. Czyli to się nazywa przyłączenie. Czyli ktoś, kto został wykluczony lub sam się odłączył, może zostać ponownie przyłączony. Jak można wrócić? Proces jest długofalowy, ponieważ musisz przez jakiś czas wykazać, że ty naprawdę okazałeś skruchę, że żałujesz tego, co zrobiłeś. I starsi muszą być 100% przekonani, że ty nie ściemniasz i musisz znosić przez jakiś czas, jak to nazwać, no, to odtrącenie ze zboru. Tak, czyli chodzisz na zebrania, bo załóżmy, że cię wykluczyli, no to wiadomo, co ja będę na zebrania chodzić, teraz się z nimi spotykać, no ale chcesz wrócić. Więc zaczynasz chodzić na zebrania. Oczywiście nikt się z tobą nie wita. Nie możesz tam... Znaczy, ty nie możesz też inicjować kontaktu. Tak, musisz dostosować się do tego, nie? Nie, to, bo jak gdybyś ty inicjował kontakt, no to znaczy, że nie masz tej skruchy w sercu. No i to trwa. Być może będziesz miał jakieś spotkania ze starszymi, którzy są odpowiednio przygotowani, żeby mieć kontakt z taką wykluczoną osobą jak ty. I to może trwać różnie. Może trwać pół roku. No minimum to jest minimum, tak powiedziane. Albo no, zależy po prostu, jak starsi ocenią twoją skruchę w sercu. Jak im podpadniesz, może cię trochę nie lubią, to pewnie ten czas się będzie wydłużał. Tak, ale znamy przykłady osób, które były wykluczane, przyłączane. Recydywa, nie? I tak w kółko. Niestety dotyczyło to nawet... Znaczy, najczęściej za alkohol w takich sytuacjach, za niemoralność, za to na przykład ktoś zostaje wykluczany. Ale na przykład jak było w komisji, tam komisja australijska zbadała sprawy, to osoby, które za pedofilię zostały wykluczane ze zboru, zostały przyłączane, potem znowu dopuszczały się takich czynów, zostały przyłączane, więc... I oczywiście to jest najgorsze, że nikt nie wie, za co jesteś wykluczany. Czyli taka osoba, która została wykluczona za pedofilię, zbór nie został o tym poinformowany. I gdy ona z powrotem przyszła do zboru, to nikt nie wiedział, że na przykład... Nie wiem, może nie puszczaj swojego dziecka, nie wiem, na głoszenia, tak, albo nie pozwalaj, żeby się dało gdzieś tam blisko. Tak, ale to tej taki osoby. Trochę off topic, no. Trochę. Więc jak ktoś chce, to może wrócić. Nawet my byśmy mogli wrócić, gdybyśmy chcieli, po tym, jakbyśmy przez długi czas nosili taką pogardę. Myślę, że to nie byłoby łatwe. No nie, przecież zrobilibyśmy coś złego, ale pewnie będę zaprosili do wywiadów na zgromadzenie. Co ty, od razu ja dwóch broadcasting był. Tacy odstępcy, a wrócili do zboru. No nie. Dobra. O, to jest ciekawe pytanie. Tak, to jest ciekawe pytanie, ponieważ zarzuca się nam bardzo często, że mówimy kłamstwa. Tak? Ja cały czas kłamiemy. Cały czas. No tak, ale wy tego nie wiecie, prawda? Tak naprawdę się nie nazywam Sara. No, dobra. Pytanie. Czy... Witam. Byliście świadkami? Byliśmy świadkami. Tak jest. Tak, i dlatego się trochę na tym znamy, no nie? No, wierzę, ale to nie każdy nam wierzy. Tak, to niektórzy myślą... Czasem komentarze są cudowne, na przykład nie, bo ksiądz powiedział coś innego, więc ja będę wierzyła księdzu, a nie wam, bo co z tego, żebyście przez 25 lat świadkami? Albo
fajna ta babka napisała, że no, w tym filmiku akurat powiedzieliście prawdę, ale o świadkach, ale to jest wasza perfidna manipulacja, żebyście mogli manipulować w innych filmikach i kłamać. Tak, bo tutaj ktoś pomyśli, że mówimy prawdę, więc gdzie indziej nie znajdzie kłamstwa. Super. No, ale tak, byliśmy świadkami. Tak. Oboje dobra. Się wychowaliśmy tak. W rodzinach świadków, więc... Okej, okay, a teraz pytanie, którego ja osobiście bardzo nie lubię. Padało tutaj w różnych formach, wielokrotnie już od często, nawet filmików. Jak teraz to zbierałem materiały, to znowu się pojawiło kolejny raz. No to więc... przykładowe wybraliśmy, no nie? Tak. Do jakiej organizacji należycie obecnie? Mm-hmm. Ja może powiem, dlaczego... Czy aktualnie jesteście katolikami praktykującymi? Tak. Co wierzycie albo kogo? I tak, ja może powiem, dlaczego nie lubię tego pytania. Mi ono nie przeszkadza, jeśli jest zadane z takiej ciekawości, nie? Po prostu, to jest okej. Okay. Ale często za tym pytaniem nie idzie taka ciekawość. Tylko to idzie, jest zadane przez osobę wierzącą, nawet świadka czasami, z takim, wiesz, z taką pogardą. No to w co teraz wierzycie, nie? Tak, odeszliście od prawdy do czego? Do takiego szamba jak religia katolicka? Tak, w ogóle to jest bardzo... bardzo smutne, bo ja mam dużo koleżanek, które są gorliwymi katoliczkami i to jest bardzo smutne, jak właśnie w komentarzach świadkowie się wyrażają o religii katolickiej. Ja właśnie odpowiem, my nie jesteśmy katolikami praktykującymi, ani w ogóle nie jesteśmy, ale nie posługiwalibyśmy się takim językiem w stosunku do innych religii, jak właśnie czasem świadkowie tu piszą. Tak, nie należymy do żadnego ugrupowania, do żadnej religii. Nie praktykujemy niczego takiego, natomiast jakby osobiście, jeżeli ktoś po prostu potrzebuje tego, to jest jego prywatną to sprawą. Tak. Nie mamy nic przeciwko, szczególnie, że mamy wśród swoich bliskich znajomych takie różnych, osoby. Z różnych ugrupowań, naprawdę. I generalnie jesteśmy w stanie ponad to... po prostu tak. Być i nie przeszkadza nam to całkowicie, jeżeli I kogoś myślę, to uszczęśliwia. Myślę, że miło by było, gdybyście ogólnie wy, wierzący, też stosowali to w drugą stronę, czyli nikt was, znaczy my nie próbujemy nikogo odwracać. Tak, ani od żadnej religii, ani od tak. Wiary w Boga, w wiary w Jezusa. A w pewien sposób sugeruje się nam, że jak nie mamy religii, no to jesteśmy nie wiadomo jak złymi ludźmi pozbawionymi kodeksu moralnego. Niespodzianka. Ludzie w więzieniach są bardzo często wierzący. Tak. I wiesz, tutaj tą kwestię, którą od razu pewnie w komentarzach byśmy nie sprostowali, że jak nie jesteś żadnej religii, to nie znaczy, że wiara, religia to są osobne tematy. Tak, wiemy o tym. Natomiast generalnie w naszym życiu no, my uważamy, że nie potrzebujemy tego, żeby prowadzić się moralnie i być dobrymi ludźmi. Po to, żeby czynić to, co inni czynią. Jeżeli wy uważacie, że coś tracimy, no to generalnie to jest jakby wasze zdanie. Tak? Macie do niego prawo, natomiast my osobiście możemy sobie, znaczy nie chcę przypisywać sobie łatki takiej i tak nazywać. Natomiast gdyby to w jakiś sposób zaspokoiło waszą ciekawość i już nie możecie wytrzymać, to możemy się określić, ja przynajmniej jako agnostyka ateistę bym się określił w tym momencie swojego życia. Chociaż początkowo odchodząc od organizacji świadków, najpierw byłem przeciwko organizacji, a wierzyłem w Boga, natomiast w pewnym momencie zrozumiałem, że brak wystarczających dowodów na potwierdzenie tego. Tak, ale nie jesteśmy naprawdę, nie mamy nic przeciwko wierzącym, nie jesteśmy wojującymi z wierzącymi. Nawet wczoraj byliśmy na spotkaniu z naszą koleżanką, która jest bardzo wierząca. I słuchajcie, dało się rozmawiać normalnie nawet o kwestiach wiary, religii i nikt tam się nie pogryzł, nikt się nie pobił, wszyscy wyszli zadowoleni. Więc no... my mamy do was szacunek, fajnie by było, jakbyście mieli też do nas. No. Tak. Znaczy, generalnie to chodzi również o to, że jakby świadkowie, którzy patrzą na byłych świadków, to uważają, że nie ma jakby innej możliwości, no bo jak odejdziesz, to gdzie pójdziesz, prawda?
Tak się powołują. Musisz mieć coś, musisz mieć coś. Tak, nie? Albo w komentarzach się pojawia takie, życie nie lubi pustki, czym wypełniacie tą pustkę. Nie wiem, ja zupełnie inaczej to pojmuję. Nie? Ja jestem w stanie sobie zorganizować czas, którego nie mam dużo wolnego. Mm. Choćby na przykład robimy to, co robimy, to też wymaga czasu. Nagranie takiego materiału i na przykład to, że mamy dzieci, które też nas absorbują. Prowadzimy firmę, która zajmuje więcej czasu niż praca na etacie, więc to jest tak, że jakby nie mamy tutaj pustki w takim życiu, w takim w sensie czasowym, a w takim duchowym, nie wiem, jakoś inaczej po prostu sobie tłumaczę sprawy życia, śmierci i tak dalej. Dobra. Po co nagrywacie takie filmy? No to odpowiedź jest bardzo prosta. Dla sławy i dla kasy. I dla pieniędzy, no. Dobrze. A coś jeszcze chcę powiedzieć o tym? Nie, i tak na mnie uwierzą przecież. Co przecież jak odchodziłam rok temu, napisałam ten swój list taki publiczny na blogu, to oczywiście, że zalało mi, że to wszystko, chociaż że to wszystko dla kasy i tak dalej. Chociaż ja tam napisałam, że ja wiem, że teraz żadna firma z pralką, żadna firma z proszkiem do mnie nie napisze, bo nikt nie będzie chciał na takim kontrowersyjnym blogu robić reklamy, nie? Ale nie, to wszystko dla kasy. No to ja się pytam, gdzie jest ta moja kasa? No, Lucyfer w komentarzach pisze często, że przelew poszedł. Ale Lucyfer, czy na dobre konto przelał? No właśnie, bo tak już półtora roku, kurde, i nic z tej kasy nie ma. No, ale może dobra będzie. Ale tak już teraz trochę odchodząc od śmieszkowania, jakby głównym celem, ja przynajmniej tak to odbieram, ty pewnie też, no, to jest taka forma aktywizmu, w której chcemy przestrzec ludzi albo zająć się informacją ludzi na temat wpływu, jaki ma organizacja Świadków Jehowy na życie ludzi, z czym to się wiąże. Być może uda nam się jakichś świadków również, jak to powiedzieć, znaczy doinformować. Początkowo chyba zaczynasz to robić, mając nadzieję, że nie wiem, twoja rodzina, twoi dawni przyjaciele się ockną, nie? Że może obejrzą twoje materiały, może przeczytają to, co napisałam. I taka jest chyba początkowa myśl. Potem się okazuje, że oni tak oczywiście wiedzą lepiej i rozpowiadają innym, że ale ta Sara to kłamie i tak dalej. I nagle się okazuje, że w sumie no co zrobisz, nic nie zrobisz. Ale widzisz, dostajesz taki odzew, przynajmniej ja dostawałam, jak pisałam. Od osób, które na przykład no różne były. Były osoby, które już odeszły parę lat temu, ale zaczęły czytać i sobie pomyślały, kurde, mogę prowadzić normalne życie, nie muszę się cały czas martwić tym, nie? Bo chociaż pisałam o świadkach, więc według świadków ja nadal żyłam tym świadkowaniem, nie? Ale komuś to pomogło, bo sobie przemyślał pewien temat. Ktoś na przykład był w takiej sytuacji, że stwierdził, że jednak nie weźmie chrztu i nie wszedł w to bagno. Są osoby, są nastolatkowie i ja w sumie głównie o dzieciach myślę, które piszą mi, że czekają, aż skończą szkołę, skończą 18 lat i będą mogli się wyprowadzić z domu, bo póki co muszą udawać, że się słuchają organizacji, bo by mieli kiepsko. I ja to piszę z myślą to, co piszę i nagrywam o tych pokoleniach, o tych dzieciakach, które ja sama znam i które wiem, że są w Polsce, które mają lat może teraz 10, może mniej. I one w pewnym momencie zaczną czytać same, mając te lat może, nie wiem, 15. I może stwierdzą, dobra, ja poczekam z chrztem. Bo teraz niby mamusia mówi, że ja cię będę wspierała we wszystkim, córeczko. Dopóki będziesz świadkiem. Nie? No. Więc... Tak. Ale widzisz, Sara, no jest wiele osób, które po prostu przez te sytuacje, które są związane ze świadkami, o których mówimy w naszych filmach, to w ich życiu rozgrywają się ogromne dramaty. Tak, na przykład, które nie są świadkami. Tak, nie? Które nie są świadkami, ale na przykład związały się ze świadkiem, nie wiedzą, co mają zrobić i... Nie rozumieją w ogóle, dlaczego tak się dzieje, jakaś sytuacja i przez to nie wiedzą, jak reagować. Więc generalnie to jest tak, że w jakiś sposób niesiemy pomoc takim ludziom. Mm-hmm. Nie jesteśmy w stanie odpisać na każdego maila od razu. Czasami to trwa naprawdę długo. Ale no, w miarę możliwości staramy się pomóc takim osobom, więc generalnie możecie do nas pisać i nie obiecujemy, że ta odpowiedź będzie szybka, ponieważ naprawdę jesteśmy bardzo zajęci. To jest nasze główne zajęcie, nie? No.
I Lucyfer nadal nie zapłacił, więc... Ja może tu jeszcze powiem, miałam myśl, ale mi znikła. Chciałam powiedzieć, że na przykład totalnie rozumiemy, że są eks-świadkowie, którzy nie czują potrzeby działania i to jest jak najbardziej w porządku. Tak samo jak są eks-świadkowie, którzy działają w zupełnie inny sposób, którego na przykład my nie czujemy i to też jest wszystko jest w porządku. A ja tak sobie myślę, że no coś sprawiło, że jednak tak się zaangażowałam w taki sposób, a nie inny, w bycie świadkiem w swoim czasie, bo na przykład mój brat wcale tak się nie angażował, chociaż byliśmy tak samo wychowywani. I być może gdzieś tam w środku jest taka moja część osobowości, która ma jakąś potrzebę robienia czegoś, co uważa za słuszne. No i w tym momencie to uważam, że robię słusznie, pomagając ludziom w ten sposób, nie poświęcając jakiś tam procent swojego czasu. Tak jest. Brawo, ładnie to powiedziałeś. Dziękuję. A teraz Zanzara pyta. Więcej z. Jak w waszym wypadku religia wpłynęła na wybór szkoły, zawodu? Trochę odmówiliśmy o szkole, ale jak w naszym wypadku? No ja od zawsze w sumie, jak myślałam o studiach, jeszcze myślałam o studiach, to myślałam o anglistyce, bo docelowo miałam plan, żeby się pięknie nauczyć języka angielskiego, żeby się dostać do szkoły Gila, czyli takiej specjalnej szkoły dla misjonarzy. Więc za bardzo innych zawodów nawet nie rozważałam. No, to tak w moim przypadku. A w moim? Ja generalnie od początku wiedziałem, że nie pójdę na studia, bo przecież to jest złe, więc jakby nie widziałem takiej drogi. Natomiast jeśli chodzi o zawód, to jakby w takim wczesnym momencie życia, kiedy zacząłem zajmować się stronami internetowymi, to wszyscy nadzorcy obwodu mi mówili, że to jest super praca dla pioniera. Więc w to szedłem głęboko. Mhm. I chciałem mieć swoją firmę po to, żeby móc więcej głosić, bo przecież będę mógł sobie sam ustalać, kiedy będę miał wolny czas. I tak to miało być pięknie. No, pięknie jest może, jak robisz to nielegalnie, nie? Tak. No, ale my jesteśmy uczciwi. Tak. Tak jak niektórzy świadkowie. No, ale w ogóle a propos jeszcze szkoły zawodu, to no ty wybrałeś te szkoły, ale był taki moment, że po prostu wszyscy młodzi chłopcy szli w budowlankę. Nieważne, czy mieli powołanie jakieś do tego, czy nie, bo kurde, płytki będę kłaść, bo to jest taka idealna praca dla świadka, nie? Mhm. Tak. Dobra. Ilu świadków w waszym zborze miało wyższe wykształcenie? Chyba nie wiem. Czekaj, jedna osoba, dwie. Kilka, no powiedzmy. Kilka. Nas, ile osób złożyło? Bo sto parę. No dwie teraz kojarzę, że miały skończone studia. Mhm, no. Tak to u nas wyglądało. Może trzy, nie. No kilka góra osób. Pięć, myślę. No dobra, kilka. Niewiele. Ale to mówię, zależy od zboru. W naszej okolicy tak, w moim zborze tym przed ślubem chyba jedna osoba była. A na przykład w takim Krakowie na pewno więcej. Może jedna by nie miała studiów. Czy świadkowie czytają świecką literaturę, powieści, literaturę faktu? Zależy znów od sumienia świadka. Czy generalnie czytają świecką literaturę, ale nie każdą. Bo na przykład są pewne, nie wiem, na przykład pewne książki. No Harry Potter. Tak, no ona porusza tematy magii. 50 twarzy Greya, bo pornografia. Tak. Świadkowie też uważają, że taka książka może być pornografią. Romanse. No, generalnie czytać mogą, ale w praktyce też znam tylko kilka osób, które regularnie czytały literaturę, która nie była pochodzenia świadkowskiego, bo po prostu nie masz na to czasu. Tak, no bo masz mnóstwo do przeczytania artykułów na stronie internetowej teraz. Mnóstwo czasopism. Na szczęście są coraz cieńsze, bo przecież nie ma pieniędzy na drukowanie. Dobra, coraz więcej filmów. Dobra. Tak. Rozumiem, że spotkania ze światusami są źle widziane. A co z rozrywkami typu kino, teatr, kręgle? No jak najbardziej. Można iść do kina. Tylko najlepiej w gronie braci ze zboru. Jak pójdziesz do kina z kolegami na przykład ze szkoły, to już jest na to źle patrzone. No. Czyli wszystko to możesz. Kino, teatr, kręgle. Albo ze swoim tam partnerem, mężem, żoną.
albo w jakiejś grupce świadkowskich znajomych. No i no też musicie dobrze ten spektakl albo seans wybrać, bo jak się okaże nagle w czasie filmu, że tam jest jakaś niewiadoma jaka scena, to nagle wszyscy tak, kurde, wstajemy czy nie? Powinniśmy wstać, tak kazali w strażnicy, przeboleć te 30 zł za bilet od osoby, kurde, ale to jeszcze popcorn. Nie no, kurde, dobra, ale jak nie wstanę, dobra, o nie, Marek wstał, dobra, idziemy. Tak, wystarczy, że jeden wyjdzie, no. A ja w ogóle byłem kiedyś na jednym filmie, ja nie powiem jaki tytuł i nie wyszliśmy. Ale ja z nim nie byłam, ja nie chodziłam na takie niegrzeczne filmy. Ej, no nie wiedzieliśmy, że to tak będzie wyglądało. To powinniście wyjść. No i nie wyszliśmy. No nie wyszliście, no. Starsi, kurde, zboru się znaleźli. Nie, no to chyba byli, już nie wiem, czy to oni już byli starszymi. Na pewno wszyscy byliśmy jako usługujący. Ale zostawiliśmy ten temat jako tajemnicę i nigdy nie poruszaliśmy. Okej. Okay. No dobra. A nie, może powiem jaki to film. A powiedz. Co, się wstydzisz się? Aż zaczekaj, nie pamiętam, to było... Nie pamiętam. Z tą francuską. No, Binoche, gdzie? No. O tych prostytutkach. Sponsoring? Sponsoring, tak. Jak ktoś widział ten film, to... powinniśmy mieć rozmowę ze starszymi, nie są za to. Dobra. Pytanie z Instagrama. Czujecie święta? I klimat, czy totalnie nie? Ja się uśmiecham, bo ja bardzo czuję. Święta, klimat, wszystko. Ja na przykład nie przestaję w ogóle słuchać przez cały rok All I Want for Christmas i uwielbiam wszystko, co związane ze świętami. Dlatego żyję po prostu. Tak, ale nie ze względów religijnych. Nie, po prostu. Tylko klimatu. No. Tak. Natomiast w moim przypadku jest tak, że jakby nie czuję klimatu. Nie. 2 lata temu się wtrącę, namówiłam go na choinkę, to ją pod osłoną nocą wciągał, bo byliśmy jeszcze oficjalnie świadkami, ale w ogóle tak świąt, że nie było żadnych potraw, jedynie to, że nam chyba moja rodzina nas na coś zaprosiła, tak. To tyle. Ale w zeszłym roku już powoli zaczęłam go przekonywać. Tak, ale chodzi o to, że ja generalnie się dostosowuję do tego, natomiast ja jakby nie czuję tego, bo nie jestem tego nauczony. I to właśnie ciekawe, bo ja też nie jestem tego nauczona, więc nie wiem skąd we mnie ta potrzeba tej celebracji tych wszystkich. No tak, ale ty to chcesz wszystko celebrować. Ja na przykład, widzisz, ja w życiu nie dostawałem żadnych prezentów, a ty dostawałaś prezenty, może dlatego. I u mnie nie było czegoś takiego, żeby... Albo jakichś zjazdów rodzinnych, spotkań tego typu. U mnie w rodzinie to inaczej. Ogromne podziękowanie dla mojej świadkowskiej rodziny. Wyglądało. Więc ja jakby nie jestem nauczony, ja w ogóle nie widzę potrzeby. Mm-hmm. Takiej wewnętrznej. Ja bym bez tego był w stanie żyć bez problemu. I dlatego też jak robiłam o tym kiedyś materiał o świętach, to wielu eksów właśnie pisało, że nie czują potrzeby. Oni odeszli tam po 30 latach bycia w organizacji i nawet może w dzieciństwie świętowali, ale już stracili tę potrzebę, nie? A ja na przykład tam zanurzyłam się to wszystko, na główkę wskoczyłam wręcz, no nie? Znaczy, generalnie to jest to, że my w pewnym sensie uczymy się na nowo życia i musimy się otwierać na jakieś doznania i doświadczenia. No i mamy dzieci. Tak. Dzieci mamy, które jakby w takiej kulturze żyją też. Natomiast całkowicie dla nas to jest odcięte od religijności. Tak. Ja po prostu przyjmuję, że to jest kultura, w której żyjemy. A jakby ktoś mi chciał tutaj bardzo się mnie czepiać, to proszę bardzo, ja mogę być Słowianką, ja po prostu świętuję przesilenie w grudniu. No dobrze. Że można tak sobie to wytłumaczyć. Natomiast tak, no. W jakiś sposób przestajemy być outsiderami, bo całe życie byliśmy gdzieś na uboczu. Tak. I też nie chcę tego dla dzieci swoich, bo na przykład nasza starsza córka, no ona jest w drugiej klasie, więc już zaczyna się powoli pojawiać temat komunii. Najbardziej będzie za rok. No ale nawet gdybyśmy chcieli, żeby nie była outsiderką, chociaż to dla nas by akurat było fałszywe, no to jak to technicznie zrobić? Słuchajcie, ani my nie mamy chrztu kościelnego, ani w ogóle ona... O czym ty gadasz? No. Znaczy, dobra, to się wytnie. Nie wytnie się. Chodzi o to, że... Znaczy, że nie chcemy być outsiderami, dlatego na przykład ona pójdzie na Wigilię Klasową, świętujemy te Mikołajki i tak dalej, ale też bez takiego właśnie... No, znaczy, bez religijnego wydźwięku i tyle. Tak, może się zamotałam trochę. No, ale nie będziemy, wiesz, no siadać i śpiewać kolęd,
Będziemy śpiewać All I Want For Christmas. No okej, okay, no. Więc to jakby jest, mówię, dla mnie jest to zupełnie oddzielone. I myślę, że nigdy takiej granicy ja nie przekroczę. Dla mnie to jest po prostu taki fajny czas, bo jesienią się wyciszamy, dni są coraz krótsze i to jest taki fajny moment, żeby się właśnie spotykać, pogotować coś fajnego, spędzić razem czas z rodziną, no, zrobić coś dobrego dla innych może, chociaż to też staramy się nie tylko od święta, no nie? No i ja to tak postrzegam, chociaż pewnie o samych świętach też zrobimy dłuższy materiał. Tak. Tu mamy w kalendarzu na 20 grudnia taki przewidziany odcinek będzie. Dobra, teraz tutaj mamy 25 pytanie. Jak to się dzieje, że wszyscy, czyli świadkowie, tak dobrze się znacie? Ale nie wiem, czy tutaj A pyta o to, że my jako świadkowie się znamy, czy eks-świadkowie się znamy? Może spróbuję podwójnie odpowiedzieć. Mhm. Bo jako świadkowie to nie jest tak, że się tak wszyscy dobrze znają wszędzie, tylko generalnie to jest tak, że to jest bardzo zamknięta i hermetyczna społeczność, w której żyjesz. Więc tak w takim zborze masz 100 osób łącznie, no około tam mniejsze, większe zbory są, z którymi widujesz się regularnie. Do tego są okoliczne zbory, z którymi na przykład dzielisz jedną salę królestwa, albo jakieś są wspólne wydarzenia i zgromadzenia, jeździ się na budowy sali królestwa i generalnie twój czas jest zawsze jakby zaplanowany wokół tych osób. Tak, porównajmy to na przykład, nie wiem, z kimś to chodzi co niedziela na... Nie wiem, na co się chodzi w niedzielę do kościoła? Na mszę. No i dobra, tam jest pewnie więcej osób, ale to chodzisz co niedziela, raczej powiesz może dzień dobry jakiemuś sąsiadowi, ale generalnie z tymi ludźmi, przypuszczam, bo nie jestem katoliczką, jakoś specjalnie nie rozmawiasz. Bo masz swoje zajęcia, po prostu swoich znajomych i tak dalej. A u świadków, no to chodziłeś 3 razy w tygodniu, teraz 2 razy. Do tego ogłoszenie też z tymi osobami się umawiasz. Generalnie całe swoje... wszystkie towarzyskie aspekty życia wiążesz tylko z tymi ludźmi. Więc siłą rzeczy ich znasz, no nie? Może nie ze wszystkimi jesteś jedno bardzo blisko, ale no tak na takiej stopie znajomości to tak. No i też jest coś takiego, no ta cała wzajemna miłość promieniująca, nie? Czyli, że jedziesz do obcego miasta, idziesz na zebranie i wszyscy cię witają, jest super ekstra i to na wielu ludzi... którzy się zaczynają interesować świadkami, działa, bo to fajnie, jak cię ktoś przywita, nie? Fajnie, jak powie, fajnie, dobrze cię widzieć. O, to taka ściema. A druga rzecz to jak, bo nie wiem, no może tutaj, że wszyscy świadkowie, eks-świadkowie, generalnie wszyscy się nie znają. Nie. Dużą robotę robi forum sjwp.pl, czy takie forum o świadkach Jehowy, głównie tam są byli świadkowie Jehowy. I na przykład parę osób poznaliśmy z tego forum i w życiu osobistym. Z niektórymi akurat poznaliśmy się i nie jesteśmy w jakiejś relacji, bo po prostu towarzysko no, nam jakoś nie zazgrzytało. Ze względu na przykład na organizację pewnych wydarzeń, w jakiś sposób związani jesteśmy z niektórymi byłymi świadkami. Na przykład to wydarzenie, które teraz będzie z Lloydem, więc w jakiś sposób się znamy. Dlatego tego pytania nie zrozumiałem, bo jak to się dzieje, że wszyscy się tak dobrze znacie. No my nie jesteśmy świadkami, dlatego mnie to tak trochę myli. Dobra. A to ty to przeczytaj nazwę użytkownika. Sk, 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 sk. Dobra. Wczoraj trafiłam na Waszka, no jestem zachwycona wami. Jesteście cudownymi ludźmi. Czy jest możliwość, abyście zrobili dłuższy odcinek i opowiedzieli Waszą historię od A do Z, czyli życie jako świadkowie i odejście z organizacji? Pozdrawiam i ściskam. A, to już trochę było, no nie? Tak, to zrobimy. Nagramy tak? Oczywiście, że będzie. Naprawdę mamy plan, żeby to nagrać w tym tygodniu, ponieważ będziemy teraz w Warszawie i będziemy trochę mieli, nazwijmy to, wolnego czasu. Tak nam się przynajmniej wydaje. I postaramy się to zrobić. Okej, okay, a tutaj mamy pytanie od osoby, która jest świadkiem Jehowy. Dostaliśmy bardzo długą wiadomość i troszeczkę taką niekoniecznie miłą, no nie? Ale też nie bardzo niemiłą. I tutaj ta osoba pisze do nas tak. Słucham tego, co mówicie i zastanawiam się, co się z wami stało. Kto was skrzywił, że teraz znaleźliście taki sposób na życie?
Sara wygląda na to, że była wychowana w rodzinie Świadków Jehowy nim została. A ty, młody człowieku, też byłeś w organizacji i miałeś nawet dostęp do zbieranych pieniędzy. Ciekawe? Słucham was, jak się naigrywacie z tych ludzi. Jak wam nie wstyd? A co sobą teraz reprezentujecie? Czym się zajmujecie? Okej. No nie wstyd nam. No przepraszam bardzo, że żyję. Dobra. Co się z nami stało? Kto nas skrzywdził? Nikt nas nie skrzywdził. Zaczęliśmy robić taką rzecz, a w zasadzie najpierw ja, po prostu badać materiały, które były poza strażnicą. I to trochę mi otworzyło oczy na to, co się dzieje i w czym tkwie. Zarówno ja, jak i Sara byliśmy wychowani w rodzinach Świadków Jehowy, więc generalnie to była nasza jedyna droga życiowa, na którą mogliśmy iść. I dodatkowo, tak jak ty fajnie mówiłaś, że ty myślałaś, że nigdy nie będziesz miał 18 lat, potem 25, że się nigdy nie zestarzejesz i tak dalej, więc jakby nie było innej drogi. Jak się naigrywacie z tych ludzi? Nie naigrywamy się z tych ludzi. Raczej nazwałbym to, że uświadamiamy ludzi o tym, czym jest organizacja Świadków Jehowy. Szczerze mówiąc, gorszym słownictwem naprawdę się posługują świadkowie, którzy nam piszą, że jesteśmy na przykład świniopsami. Że się kolegujemy z tymi, co wierzą w trupka na krzyżu. Tak mówią o katolikach, więc no nie wiem, czy my faktycznie takim językiem nienawiści się posługujemy. Wam to ocenić. Tak. Co sobą reprezentujecie? A czy jest wam nie wstyd? Nie jest nam wstyd. Ja naprawdę generalnie utwardziły nam się 4 litery bardzo w ostatnim czasie i dużo dystansu nabraliśmy zarówno do siebie, jak i do tego, co robimy. Więc jakby rozumiemy, że nie każdemu może odpowiadać to, co robimy. Zwłaszcza może nie odpowiadać to Świadkom Jehowy, o których mówimy rzeczy, których nie chcą słyszeć. Ale nie ma obowiązku oglądania. Tak, i to bardzo często przypominamy, że nie ma obowiązku oglądania tych materiałów, zwłaszcza, że nawet jest zakaz oglądania dla Świadków Jehowy. Dokładnie. Zawsze mnie zastanawia, jak tak piszą nam długi komentarz i potem jeszcze dyskutują w tym. Przecież ja, będąc świadkiem, w życiu nie weszłam na żadną stronę, bo był wyraźny zakaz, a teraz jest jeszcze większy zakaz. Tak. Przecież jakby nie wiem, no dowiedzieli się starsi z zboru tej osoby, że ona tu pisze, to by zaraz miała rozmowę. Tak. Przecież ona ma nie komentować niczego, bo być może my ją zwiedziemy. Ona wystawia siebie na próbę. A co teraz sobą reprezentujecie? Co sobą reprezentujemy? Nie wiem, ja bym chciała należeć do reprezentacji Kuty z Bronxu. No, ale to dlaczego? O, chciałam iść na balu kurowej. Dobrze. Co sobą reprezentujemy? No, reprezentujemy sobą wspaniałe małżeństwo. Ja tak myślę. Wspaniałą rodzinę, bo mamy dzieciaki, które teraz ładnie oglądają bajki, żeby nam nie przeszkadzać. Więc myślę, że to. Chcemy pokazać też w pewnym sensie to. Zajmujemy się dziećmi, zamiast chodzić na głoszenie w sobotę albo w niedzielę jedziemy na jakieś wycieczki, zamiast chodzić na głoszenie. Tak. I chcemy w pewnym sensie po prostu pokazać, że jesteśmy... Że jest życie po organizacji. Normalną rodziną. Jak ktoś na przykład sobie ogląda nasze Instagramy, do których wrzucamy linki pod filmami, to też może dostrzec, że po prostu sobie żyjemy, pracujemy. Ja głównie tam zawodowo wrzucam informacje, więc jak was to ciekawi, to możecie sobie popatrzeć. Sara to tak lifestyle'owo bardziej. I tam pokazujemy, czym się zajmujemy. Zajmujemy się pracą. Dużo pracujemy. Więc jak ktoś nam mówi, żebyśmy się wzięli za robotę, to jest tylko taki pusty slogan. Bo generalnie ja od 7 lat ponad... Prawie. O, będziemy mieli urodziny firmę zaraz. Od 7 lat prowadzimy działalność gospodarczą. Płacimy pieniądze jako uczciwi przedsiębiorcy na to państwo, na to wszystko. Tak. Tak, więc... i zatrudniamy ludzi, więc wyobraźcie sobie, jak teraz mam ból głowy w związku z pewnymi zmianami nadchodzącymi. Nie, no, nas to nie dotyczy, Sara, na razie. Bo nasi pracownicy nie zostają najniższej krajowej, więc spoko. Tak. Dziecko, chodź, pokażesz się. Szybko. Ostatnie pytanie. Gdzie on? To czytaj. Chodź na kolana do mamy i przywitaj się ze wszystkimi. Przywitasz się ze wszystkimi? O, brzuszek się pojawił, no. No, usiądź. Nogi zagnij.
Zegnij nogi. I teraz grzecznie siedzisz, Lea, pomachaj wszystkim. Zawstydziłaś. Zawstydziłaś. Dobra, no czytaj ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie mamy. Mam do Was pytanie, bo już naprawdę nie wiem, co robić. Generalnie tu jest opisana historia wcześniej w tym mailu, związana właśnie z nieszczęśliwym związkiem pomiędzy nieświadkiem a świadkiem. Czy z czasem może trochę mniej przestanie mnie to razić? Dobra, ta druga część, o tutaj. Czy są świadkowie, którzy chcą żyć zgodnie z zasadami biblijnymi, a strażnicy traktują z dystansem? Jest to możliwe? Tak, są tacy. Znam takich osobiście. Prowadziłam dyskusję nawet, że na przykład organizacja mówi coś innego, a ta osoba mówiła, nie, bo w Biblii jest tak, ja wierzę w swoją interpretację Biblii, tylko i w sumie taka postawa się chwali w pewien sposób, ale... No, z naszego punktu widzenia. Tak, tak, ale... To nie jest postawa, którą się dobrze chwalić w organizacji, bo w organizacji jest tak, że masz wierzyć w to, co ci mówi ciało kierownicze. I nawet ktoś tam napisał, że ostatnio, że ja tam nie wierzę w to, co mówi ciało kierownicze, ja wierzę w Biblię i co z was za świadkowie? Tak, ja mogę być nawet wykluczona za to, że mówię, że nie wierzę w ciało kierownicze. No możesz być wykluczona za to. Leosiu, tu nie ruszaj, bo będzie to bardzo słychać i hałasować. Dobra? Tak, więc niektórzy są tacy, weź się trochę odsuń może, niektórzy są tacy, którzy tak będą postępować, że to będą uważać, że to strażnica jest taka najważniejsza i kluczowa, ale generalnie to będzie podpadać pod odstępstwo, za które można zostać wykluczone. Nie, że będą uważali, że Biblia jest najważniejsza. Tak, że Biblia jest naj... No, Leosiu, zaczekaj jeszcze chwilkę. I... Bo to będzie słychać, no, Lea. Pokaż mi tego króliczka swojego. Tak, i to generalnie podpada pod odstępstwa. Ktoś powie, że w Biblii to... Nie, generalnie jest tak, że świadkowie mają uważać, że to, co mówi niewolnik, to jest prawda absolutna. I musisz się z nim zgadzać, bez względu na to, czy tobie się to nie podoba, czy się z tym nie zgadzasz. Więc są tacy, którzy na przykład raczej się wtedy nie będą tymi poglądami dzielić z innymi. Po prostu. No nie? No dobra. Dobra. Okej, okay, ale być może tak się przyglądaliście, jak tu ładnie z tyłu mamy poukładane książki, które są na najbliższy event. To jest tata Jessica. Tata Jessica. I mamy sporo tych książek, które będzie sobie można nabyć na tym spotkaniu. Książki są dla Lloyda, nie dla nas. Ale jedna z tych książek niedługo będzie mogła trafić w wasze ręce. Oglądajcie nasze odcinki i subskrybujcie kanał, ponieważ wkrótce poinformujemy Was o tym w jednym z odcinków, jak to zrobić, żeby dostać taką książkę, a można ją, no, jest sporo warta. Sara, wypowiedz się, bo już prawie przeczytałaś. Jest bardzo, powiem Wam szczerze, jest bardzo ekscytująca. Przeczytałam połowę i spodziewałam się, że to będzie trochę jak taka książka jedna wydana przez świadków, taka strasznie nudna o historii świadków, ale nie, jest bardzo ciekawa, szczególnie myślę fajna dla eksów, ale nie tylko, bo to jest ciekawe, że Lloyd jest starszy ode mnie o 12 lat, wychował się w Anglii, więc różni nas wiele, ale czytając jego doświadczenia z dzieciństwa i z czasów nastoletnich, ja miałam wrażenie, że to jeszcze raz przeżywam ten strach przed Armagedonem, wszystkie zakazy, wszystkie nakazy, także mega fajna książka, tylko musicie czytać po angielsku. Tak. Niestety nie jest przetłumaczone. No, może wkrótce będzie, zobaczymy, co się wydarzy, dlatego zachęcamy Was do subskrypcji i śledzenia naszych odcinków. A teraz bardzo dziękujemy, że oglądaliście z nami ten kanał, a może, znaczy ten odcinek Q&A, a może zaprosimy Maję, żeby się z nami pożegnała? Nie. Nie, Lea powiedziała, że nie, więc do zobaczenia.